Jesteśmy po spotkaniu z panem senatorem Michałem Augustynem i wiemy, że przed budynkiem starostwa powiatowego pan senator miał swoją konferencję. Nie znamy szczegółów wypowiedzi pana senatora Augustyna, niemniej uznaliśmy za stosowne, aby również strona powiatu pilskiego, którą reprezentujemy, miała prawo do wypowiedzenia swojego zdania, jak również do prostowania wielu informacji, które pan senator i osoby mu towarzyszące wypowiadają. Wypowiadają to nie zawsze zgodnie z prawdą, wprowadzając opinię publiczną w błąd, przekłamując dane, przekłamując fakty, mówiąc rzeczy po prostu nieprawdziwe. Za chwilę moi koledzy samorząd... Panowie, przepraszam, że przerwę, nie wystąpiliście razem, bo pan senator powiedział też, że doszło do porozumienia, a każdy oddzielnie. Pan senator Augustyn zwołał państwa konferencję, nie proponując nam wspólnego wystąpienia. Nie było czegoś takiego. Ta propozycja wspólnego wystąpienia wyszła dokładnie 10 minut temu i pan senator Augustyn stwierdził, że można by było ewentualnie wystąpić razem, ale my mieliśmy zwołaną już wcześniej tą konferencję. Dlatego nie. Natomiast gdy pan senator Augustyn zechciał nas wcześniej poinformować o swoich planach, niewątpliwie byśmy wystąpili razem. Tego się nie robi odwrotnie, pani redaktor, dlatego mamy swoją konferencję, swoje spotkanie. Szanowni Państwo, pan senator Augustyn w ostatnich swoich wypowiedziach dotyka oświaty powiatowej, sugerując totalną biedę, rozkład, agonię i wiele innych przymiotników. Pan senator Augustyn bądź ma złych doradców, bo nie chce użyć określenia, że po prostu kłamie. Pan senator Augustyn nie porusza się dobrze na niwie samorządowej. To jest bardziej taki głos populistyczny, demagogiczny, natomiast ja operuję faktami. I tak, szanowni Państwo, przybliżę Państwu, jak wygląda sytuacja oświaty na tle chociażby roku ostatniego. W paragrafach 42-40 pomoce naukowe, 42-70 remonty, 60-50 inwestycje, 60-60 zakupy inwestycyjne w roku ubiegłym i roku obecnym. I tak rok 2014 zakończony przez kolegów partyjnych pana senatora wykonaniem na 31 grudnia roku ubiegłego nakładów z tych czterech paragrafów, w sumie najważniejszych, jeśli chodzi o sprawy oświatowe, zamyka się kwotą 1 085 341 zł 46 groszy, czyli mamy 1 milion. Jak wygląda stan budżetu na dzień 30 czerwca do wykonania i już wykonany? 2 031 088 zł. Dwukrotny wzrost nakładów na oświatę. W związku z tym pan senator Augustyn winien bardziej się orientować, a nie wprowadzać opinię publiczną w błąd. Przepraszam za pana senatora Augustyna, po prostu jest nieprzygotowany do dyskusji samorządowej. Jak wygląda nabór przez ostatni miesiąc od czasu informacji skierowanej do państwa? Zakończyliśmy nabór do szkół ponadgimnazjalnych i tak, liczba w rozbiciu na szkoły, liczba oddziałów w szkołach bez szkół specjalnych 43 w roku ubiegłym, w roku bieżącym 41, ubytek dwuoddziałowy, liczba uczniów w roku ubiegłym 1279, liczba uczniów do nauki w roku szkolnym bieżącym, jaki będzie, 1156, ubytek 123 uczniów. Kolejna zmiana niżowa powoduje, iż podejście nasze do próby szukania oszczędności, optymalizacji zatrudnienia jest słuszna, celowa. Niestety boimy się, że ta demografia w dalszym ciągu, w następnych latach będzie dla nas rzutowała niekorzystnie. Jak wygląda oświata i działania Platformy Obywatelskiej przez 8 lat zarządzania powiatem? Rzecz się ma również w oświacie. I tak, szanowni Państwo, w placówkach oświatowych, tak bardzo hołubionych przez wielu, Łobrzenica, pierwsze LO Piła, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1, numer 2 i numer 3 w Pile. W roku 2010 i 2011 w tych 5 placówkach oświatowych liczba oddziałów wyniosła 109. W roku szkolnym 2015-2016 liczba oddziałów wyniesie 75.
W związku z powyższym liczba oddziałów, jaka jest na przestrzeni ubytku jednej kadencji, wynosi 34 oddziały. Platforma Obywatelska, widząc malejącą liczbę uczniów, spadek ilości oddziałów, nie wykonała żadnego ruchu, żadnego kroku, aby ograniczyć liczbę i optymalizować liczbę sieci szkół, liczbę obiektów, gdzie wydawanie pieniędzy społecznych było bardziej efektywne i optymalne. Nie zrobiono kompletnie nic, obecnie tylko krytykując nas za próbę ratowania finansów powiatu pilskiego. Szanowni Państwo, nakłady na utrzymanie, doposażenie szkół, jakie zostały skierowane już 2 miesiące temu, wynoszą blisko kilkaset tysięcy złotych. W związku z tym demagogia senatora Augustyna jest niczym nieuzasadniona. Również kwestie wypowiedzi niektórych polityków miejscowych większego, mniejszego formatu sprawiają, że odniosę się do finansów publicznych związanych z zadłużeniem powiatu pilskiego. Dla porównania podając zadłużenie chociażby gminy Piła, mogę różnicować te zdania. I tak, zadłużenie na koniec maja powiatu pilskiego, maja roku 2015, wynosi 32 miliony złotych. Wskaźniki dopuszczalności zadłużenia na podstawie artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązania na rok bieżący wynosi u nas 3,93 przy wskaźniku maksymalnym dopuszczalnym 6,44. Tolerancja bardzo duża, bardzo bezpieczna. Powiat pilski jest gotowy na duże inwestycje poprzez system obligacyjny bądź kredytowania tych inwestycji. Jesteśmy przygotowani do sięgania po pieniądze unijne. Porównując z gminą Piła, zadłużenie na koniec roku ubiegłego 90 milionów złotych. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań na koniec 2014 roku 3,48, przy wskaźniku dopuszczalnym 3,68. Tolerancja bardzo malutka. W związku z tym na podstawie wskaźników macie Państwo obraz ekonomii w poszczególnych strukturach samorządu powiatowego i gminy Piła. Pan starosta Piechocki przedstawi Państwu informacje związane z nakładami roku bieżącego na strukturę drogową. Mam nadzieję, że również te cyfry oraz wskaźnik wykonania inwestycji przybliży Państwu informacyjnie dane, że nie śpimy, a realizujemy to wszystko zgodnie z planem. Bardzo proszę Państwa. Panie starosto, jeszcze a propos tego spotkania. Jak przebiegło, czego dotyczyło, jakie wnioski? Pan senator Augustyn zjawił się chyba w trosce o własną kampanię wyborczą, sugerując nam nawiązywanie współpracy międzygminnej, zwłaszcza gminy Piła, pozostałych gminy powiatu pilskiego, aby jednoczyć ten powiat, stawiać sobie wspólne wyzwania, wspólne cele, gdzie działania pana senatora są zupełnie odmienne. Moje koledzy samorządowcy powiedzieli następująco. Współpracować między sobą możemy tak jak do tej pory i będziemy, bo po prostu się szanujemy i lubimy wzajemnie. Natomiast z groźbą, którą pan senator Augustyn nam wytacza, straszenia rozbiciem powiatu, z panem senatorem Augustynem nie widzę możliwości współpracy. Nie ma takiej możliwości. On twierdzi, że możliwość współpracy będzie na płaszczyźnie tworzenia spółdzielni socjalnych, na rzecz szpitali, dotacji na inwestycje. Pan senator Augustyn skacze jak konik na szachownicy, rzucając Państwu hasła, taki kawał mięcha przez dinozaury, licząc na to, że się czymś zachwytniecie i zrobicie mu kampanię przy okazji. Szanowni Państwo, senator Augustyn nie ma wiedzy samorządowej, jest populistą, który próbuje Państwa zachwycić pomysłami. Do tej pory czekam na obiecane przez niego zmiany ustawy o samorządzie powiatowym, które umożliwi powiatom zakładanie spółek prawa handlowego. Do tej pory tego nie ma. Obiecał to bardzo, bardzo dawno temu. Pytajcie go o szczegóły, a wówczas bardzo szybko mięknie. Robić tak jak wosk, taki plastyczny. A tak często pan widzi taką potrzebę spotkania na szczycie właśnie z panem prezydentem Piły, no bo teraz jakby senator sugeruje takie rozwiązanie. Pan senator Augustyn, nie może być pośrednikiem, bo nie widzę go w mundurze listonosza ani kuriera. Pan senator Augustyn chce błyszczeć, brylować. Mi pan senator Augustyn jest do niczego niepotrzebny. Jeżeli mam ochotę z panem prezydentem Głowskim się spotkać, zrobię to osobiście i zrobię to z przyjemnością. Bez pana senatora Augustyna. Jest mi niepotrzebne niczego. To w jakim celu się pan z nim spotyka w ogóle? Uprzejmość? Z czyjej inicjatywy to spotkanie dzisiejsze właśnie? Sądzę, że obojga stron inicjatywa była takowa, o chęci porozumienia się. Natomiast
zderzenie faktów z demagogią do niczego dobrego nie prowadzi, tak jak w dniu dzisiejszym również. To jakieś ustalenia zapadły, jakieś wnioski po tym spotkaniu? Pan Stato Augusty z wami się spotykał i z pewnością chwalił się ustaleniami. Ja stwierdzam, że... To częściowo trzeba było w takiej gradacji procentowej określić. Według mnie pan Stary Augustyn spełnił dzisiaj swój zamiar, czyli pojawił się w starostwie i próbuje grać rolę mentora, łącznika. Nam to jest niepotrzebne. My potrafimy współpracować z każdą gminą powiatu pilskiego, łącznie z gminą Piła, bez pośredników polityków. Można mówić, że panowie się po prostu nie lubicie? Pan Stary Augustyn został wybrany w demokratycznych wyborach. To nie jest kwestia lubienia czy nielubienia. Należy mu się szacunek godny parlamentarzysty i takowy mu okazuje. Natomiast jeżeli będzie popełniał błędy związane z faktami, z rzucaniem w nas nieprawdziwymi informacjami, będziemy to prostować. Grzecznie, ale będziemy to prostować. Do skutku, aż jedna ze stron, czyli pan Augustyn, zmieni swój ton i zacznie operować faktami, nie populizmem. Proszę bardzo, panie starosto. Pan Augustyn próbuje odtworzyć tą wiodącą rolę Platformy na terenie powiatu pilskiego, a myślę, że to jest nieskazane. My wiemy, co mamy robić, wiemy, co możemy wykonać i wiemy, jak współpracować. Na pewno do takich spotkań, jak ktoś teraz tam mówi, dojdzie, ale to na znanych zasadach współpracy, gdzie podpiszemy porozumienia, że w tych elementach jesteśmy zgodni, idziemy do przodu, są podpisane porozumienia, które będziemy respektowali i takie wskazania są potrzebne, a niepotrzebne są słowa obrażające się nawzajem, polityczne i nie tylko polityczne, bo takie też można tutaj uznać, bo ostatnie wypowiedzi z prezydenta Piły w stosunku do dwóch samorządowców, że to byli dwaj frustraci powiatu pilskiego, jest niegrzeczne, jest niegrzeczne. Myślę też, mówienie o tym, że zarząd powiatu jest niewybrany, a mianowany, to też jest dla mnie obrażające, bo ja poddałem się, proszę Państwa, już 8 razy weryfikacji wyborczej, a prezydent dopiero się dał 2 razy wybierać. Także naprawdę nie obrażajmy się, mówmy o rzeczywistości prawdziwej, która tutaj jest. Ale proszę Państwa, ja głównie się odniosę w tematach systemu drogowego, bo między innymi na sesjach zostały podnoszone tematy, że powiat pilski wykonuje inwestycji mniej jak poprzednio. Proszę Państwa, dwie wiodące inwestycje w powiecie pilskim to są dwie inwestycje, które były w ramach Narodowego Programu zgłoszone, to jest Nierzychowo, które jest w powiecie wykonane w 100% i zamknięte. Pozostała druga inwestycja Kosaka, która w Pile zrealizowana. Myślę, że ziści się do końca i też się nawzajem rozliczymy, bo Nierzychowo to jest kwota rzędu 670 tysięcy złotych. Tam były dodatkowe rzeczy w sprawie chodnika. To jest jak gdyby inwestycja już odebrana. Kosaka to następne jest 1 900 000 zł. Pokazuję tutaj też kwoty, które będą na końcu pokazywane, że to są stosunkowo dobre kwoty jak na powiat piński. Myślę, że nie będę Państwu tutaj wymieniał poszczególnych inwestycji, ale powiem tyle, że 90% inwestycji zaplanowanych w powiecie pilskim na drogach powiatowych jest zrealizowanych, są częściowo odbierane i są jeszcze dodatkowo rzeczy, które są do wykonania po oszczędnościach, po oszczędnościach przetargowych, co przedtem Państwu tłumaczyłem. I dzisiaj możemy mówić, że powiat pilski zainwestował w drogach powiatowych kwotę rzędu około 4 milionów złotych. Plus, to jest od stycznia do teraz, czyli pokazuję Państwu, że Zarząd Dróg Powiatowych działa bardzo sprawnie, szybko, bo przygotować inwestycje, ogłosić przetargi, wykonać zadanie i odebrać, to jest, mamy okres wakacyjny, czyli jesteśmy daleko posunięci z inwestycjami dróg powiatowych, co pozwala nam z te oszczędności jeszcze ogłaszać przetargi i jeszcze wprowadzać. W sumie zamkniemy to kwotą około 5 milionów dróg powiatowych, czyli nie będzie to źle, a powiem Państwu, że już przygotowujemy inwestycje pod narodowe programy na przyszły rok i takich inwestycji w powiecie pilskich mamy 4 do wyboru, które aktualnie ze starostą uzgadniamy, które będziemy zgłaszali, 2 inwestycje do Narodowego Programu Budowy Dróg i Autostrad i 1 inwestycję w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich w granicach 3,5 miliona, gdzie dotacja rzędu 65% jest wyższa jak w Narodowym Programie Budowy Dróg i Autostrad. Mamy już 2 projekty przygotowane, 3 jest w trakcie realizacji, bo musimy być przygotowani
do końca września, żeby te projekty złożyć. I między innymi takie jedno pytanie poszło do prezydenta Piły, czy zgadza się na drogę Kamienna Zawada, bo jeżeli się zgodzi, to też tą drogę chcemy jako zgłosić do programu budowy dróg i autostrad. Jako oczekiwani mieszkańców. Jako mieszkańców Piły. I Piły, i nas interesujących jako ludzi, którzy łączą tą drogę z Szydłowem, skrótem nawet na drogę numer 10 do Wdowałcza, bo nawigacje, Państwo wiedzą, też wskazują nam ten skrót do przejechania. Także pokazuję Państwu, dałem materiały, naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego roku. Myślę, że jeżeli nam uda się w budżecie umieścić te inwestycje trzy duże, to będzie następny duży skok na środki i na rozbudowę dróg w powiecie pińskim. Ja może jeszcze kilka słów komentarza tutaj do wizyty pana senatora Augustyna. W tej wizycie również uczestniczyłem przez większość czasu trwania owego spotkania, wspólnie zresztą z panem wicestarostą Piechockim i z panem przewodniczącym rady Kazimierzem Wasiakiem. Ja powiem tak, a to jest moje spostrzeżenie, wizyta pana Augustyna dzisiaj to taka... Ja powiem tak, pan Augustyn narozrabiał, rozlał mleko, a dzisiaj próbuje jakoś z tego się wywinąć, naprawić to, sugeruje współpracę. Ja powiem tak, im dalej pan Augustyn od współpracy, tym ta współpraca jest lepsza. Żaden z samorządowców, czy to burmistrz Wysokiej, burmistrz Ujścia, nie będę wszystkich wymieniał po kolei, nie przychodził na spotkania z panem Augustynem do starostwa i te spotkania są zawsze owocne. Są bardzo, że tak powiem, nie tylko owocne, ale przede wszystkim odbywają się w kulturze słowa, w kulturze czynu. I mój komentarz jest taki, tak jak pan starosta powiedział, im mniej populizmu pana Augustyna, tym lepsze efekty pracy są. Natomiast ja kilka słów powiem na temat inicjatywy legislacyjnej pana, między innymi senatora Augustyna. Jak już państwo wiecie, uchwałą Senatu zostało to przyjęte. O procedowaniu nie będę się wypowiadał w tej chwili, bo to już nie ma sensu. Natomiast 16 czerwca zostało to złożone do Sejmu, w tej chwili jest analizowane przez Biuro Analiz Sejmowych, Kancelarii Sejmu i Biuro Legislacyjne. Na tą chwilę jeszcze komisje sejmowe nie mają tego w obróbce, cały czas to pilotujemy. Mamy różne informacje pozytywne, że posłowie będą się nad tym pochylać z taką naprawdę uwagą i przede wszystkim pokorą do zaproponowanych zmian. Myślę, że pomysł pana senatora Augustyna podziału społeczeństwa pińskiego, miasta Piły i ze społeczeństwem powiatu pińskiego spali na panewce. Nie dojdzie do skutku, natomiast cały czas musimy się pilnować, cały czas musimy być czujni. I może tyle w tym temacie. Tak jak jeszcze raz powtórzę, im dalej pan Augustyn, tym większe szanse na porozumienie. Przynajmniej w tym powiecie, które obecnie funkcjonuje. Oczywiście liczba radnych się też zmniejszyła i to diametralnie, tak? Więc nie wiem, utrata mandatów również dla przecież członków PO tutaj z Piły. Także oni by też byli jakby położeni na ofiarnie na tacy. A ile tych radnych ewentualnie by było w tym nowym powiecie? Załóżmy, że byłyby te wszystkie pozostałe gminy zostały do opuszczonej Piły. 16. Już odpowiadam. Już odpowiadam, jeżeli mogę, w tym temacie. To znaczy, ja robiłem taką analizę, bo my oczywiście bazujemy teraz na pewnych hipotezach w zapisie projektu ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy kodeks wyborczy. Z mojej analizy, którą sobie niedawno przeprowadziłem, bazując oczywiście na demografii, która jest podawana przez rocznik statystyczny na przykład, mi wyszło, że radnych w tym, nazwijmy to, powiecie obwarzankowym, który ewentualnie mógłby powstać, Będzie 19, więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o teren, to ilość radnych zwiększy się, bo proszę pamiętać, że w tej chwili, o ile mnie pamięć nie myli, radnych z Piły w powiecie jest 13, bo są 3 okręgi, 3 mandatowe i 1 4, czyli proszę Państwa, mamy 13 i teren ma 12 radnych, także bazując na tym elemencie quasi osobowym w postaci mandatu radnego, no to teren powinien się cieszyć, ale proszę Państwa, to nie o to przecież chodzi, nie o to chodzi, żebyśmy tutaj zachwycali się jakimś jednym czy dwoma mandatami, bo
bo przecież tak naprawdę teoretycznie, no może byśmy nawet, mówię o przedstawicielach tych radnych, którzy są spoza gminy Piła, no, no tych mandatów byłoby więcej, więc teoretycznie szansa byłaby więcej również dla koalicjantów, którzy w tej chwili tworzą władzę w powiecie, co wcale oczywiście nie musiałoby się powtórzyć. Natomiast no tu jest, proszę Państwa, ważny jest ten element, proszę Państwa, spójności, bo nie może być tak, że nagle jednemu miastu się podoba, bo nie wiem, no, się obraził w imię jakiejś politycznej, tylko oczywiście minimalne jakieś korzyści mogą być, ale proszę Państwa, my jako kraj tworzymy pewien taki zespół, prawda, pewien zbiór określonych naczyń połączonych. Nie może być nagle tak, że miastu Poznań zechce się wyjść z Wielkopolski czy gminie Tarnowo pod górę. No, to są stricte działania separatystyczne, to jest modne słowo dzisiaj i jestem pewien, że wcale go nie nadużywam, chociaż oczywiście mówię je w lekkim cudzysłowie. I tutaj, nie wiem, to jest to, tak jak wielokrotnie zresztą się wyrażałem, szkoda tej energii, naprawdę pan senator Augustyn miał wiele większe pole do popisu, ma jeszcze przynajmniej przez te kilka miesięcy, gdzie póki co jest senatorem. No przecież no nie zawsze musi się skłaniać do tego, że tak jak głosował 24 maja 2012 roku o godzinie 9:05:10, kiedy to nam wszystkim, prawda, zwiększył wiek emerytalny do 67 roku życia, pewnie miał powody ku temu. Natomiast myślę, że pan senator Augustyn ma również wiele innych płaszczyzn, gdzie może się wykazywać, łączyć, scalać, budować, a nie dzielić. Witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, ja w takiej jednej kwestii ogólnej, jeśli można, to czy te zmiany do ustawy wejdą w życie, czy nie, już od nas mało zależy. Tam już machina poszła w ruch. My, będąc w Senacie, na komisji senackiej z panem starostą Komarowskim, no, mimo że próbowano nam to utrudnić, ale doszliśmy w którymś tam momencie do głosu, jednak no, niewiele z tego nam przyszło. To jak gdyby zostało już ugrane wcześniej, bo samo głosowanie wyszło tak jak wyszło i później głosowanie w samym Senacie, procedowanie, wiecie Państwo jakie było, to była taka galopszyła, wszystko kurczę na tempo, na ostro, żeby jeszcze zdążyć. I jeżeli nawet teraz przez parlament przejdzie tak samo, trudno. Dla mnie problemem jest kolejna kwestia, która się z tym łączy. Proszę Państwa, jak sobie Państwo wyobrażacie współpracę między powiatem a gminą Piła? Zakładamy, że jeszcze ten powiat funkcjonuje w obecnych strukturach, tak jak to jest, a no, mówimy o współpracy, mówimy o rozmowach, o zależnościach, o wszystkim. Nie może być tak, że my będziemy stawiani pod pręgierzem ewentualnego wydzielenia miasta Piły ze struktur powiatu. Jest dobrze, przystępujemy do stołu rozmów, dajemy temat. Jeżeli ten temat nie będzie po myśli powiatu, to co wtedy? Od razu, dobra, bierzemy zabawki i robimy swoje. Tak nie może to funkcjonować. Jeżeli ma być współpraca, są konieczne rozmowy, ale też jest konieczny w wielu kwestiach kompromis. Na pewno są płaszczyzny, w których powiat i miasto dojdą do porozumienia. Ja w to mocno wierzę. Ale jest też kilka kwestii takich, gdzie tej bezpośredniej płaszczyzny porozumienia nie będzie, bo z uwagi na możliwości finansowe. I wtedy co? No od razu mamy poddawać się i oddawać pole, bo niestety nie będzie powiatu ziemskiego. Tak funkcjonować się nie da i myślę, że samorząd gminy Piła, pan prezydent muszą mieć również tego świadomość. Wielokrotnie z jednej, z drugiej strony padały deklaracje współpracy. Myślę, że w tej chwili czas na czyny. Powiat poda parę problemów, które są bieżąco do załatwienia. Miasto na pierwsze, drugie spotkanie będą te problemy, powiedzmy, najbardziej istotne czy najpilniejsze do załatwiania, co może poczekać na kolejne spotkanie. Nie da się wszystkiego załatwić jednym spotkaniem. Zbyt dużo już było powiedziane słów, zbyt dużo emocji. Myślę, że współpraca jak najbardziej, ale musi iść to na zasadzie kompromisu, nie pręgierza.
Dziękuję bardzo. Korupcyjna wywołana przez działaczy Platformy to był taki rzeczywiście zaczątek tej wojny, jak to oceniacie. Ta wtedy konferencja taka bardzo głośna, którą zwołali. To był już jeden z elementów gierek. To był jeden z elementów gierek. To zobaczymy, jak to się zakończy, ale myślę, że to też ma swój wpływ na rozmowy, które się toczą. To nie, to nic nie jest bez odzewu, nie? No, bo inaczej tego nie można nazwać. Było to bardzo niefortunne stwierdzenie szefa Porozumienia Samorządowego, pana Bogusława Mikity, który można z tego wszystkiego wycofać. Żal pozostał. Mój na pewno tak. Nie ma możliwości przejścia na ten do porządku dziennego, że nic się nie stało. Stała się wielka krzywda tym, którzy w sposób uczciwy podchodzą do próby organizacji życia publicznego pedofilskiego i zamiast za to dostają podobne sformułowanie. Mój żal jest i ten żal zgodnie artykułowałem panu Mikicie i on też pozostanie. Uważam za wielką krzywdę dla nas tego typu insynuacje. Ale został podchwycony przez opozycję. Taka jest jej rola. Pan starosta Kamalowski, prawda? Tak, proszę państwa, dwie kwestie. Może jeszcze ad vocem panu staroście. Do dnia dzisiejszego nikt mnie nie wezwał na żadne przesłuchanie, proszę państwa, nawet w charakterze świadka. Także jak głośno zresztą powiedziałem, że czekam dzień i noc, można nawet czynności o 12 w nocy ze mną czynić, naprawdę nie będę unikał, nie będę się krył. Natomiast kary z moich ustaleń wynikało, że pan Augustyn, który otrzymał te jakieś tam swoiste nagrania, nie był pierwszym. Natomiast osoba, która je otrzymała, oceniła ich wartość, uznała, że są to tak naprawdę bardzo miałkie, pewnie żale jakiegoś tam rozżalonego może człowieka. Ale może nie dyskutujmy na tym. Ja myślę, że o działaniach w tej kwestii państwo również niedługo usłyszycie, chociażby o moich działaniach. Jest teraz sezon, prawda, ogórkowy, więc może nie warto pewnych rzeczy póki co nagłaśniać. Natomiast przechodząc jeszcze raz do tego podziału gminy Piła, powiat Piła. Proszę państwa, żyjemy wszyscy w jednej okolicy, prawda. Mamy rodziny, czy wielu z nas mieszkało, nazwijmy to, poza Piłą. Dzisiaj mieszka w Pile. Nie dziemy czegoś, co dobrze funkcjonuje. Często przywoływany temat Wałbrzycha. Proszę państwa, Wałbrzych, zanim stał się powiatem grodzkim, miał 200 milionów zadłużenia. Dzisiaj ma 500 milionów. Jest praktycznie na krawędzi. Czy do tego dążymy? Pan starosta przytoczył cyfry, wskaźniki, które wynikają wprost ze sprawozdania z wykonania budżetu gminy Piła za 2014 rok. To są dane, które są na BIP-ie, one są ogólnie dostępne. Widać z tego, że sytuacja gminy Piła wcale nie jest taka wesoła, jak przynajmniej względem ekonomicznym, jakby nam się wszystkim tutaj wydawało, jak to nam wszystkim jest sprzedawane, prawda? Bo przecież wszystko można ładnie opowiedzieć, natomiast gorzej później w sferze faktów. Być może gmina Piła właśnie potrzebuje zastrzyku finansowego kosztem powiatu. Pewnie tak. To są rzeczywiście ostatnie zdanie, które wypowiedziałem, to są moje dywagacje. Dziękuję. Tu pan Stasa Piechocki zauważył pewną rzecz. Źle się dzieje, kiedy samorządowcy, którzy winni współpracować, wypowiadają się wzajemnie negatywnie o sobie. Ja daleki od tego jestem i bardzo proszę to samo ze wzajemnością. Jeżeli ktokolwiek ma informacje związane z funkcjonowaniem w cyfrach, to się z tym mogę tylko zgodzić. Natomiast jeżeli ktoś używa tego jako populizmu, to nie mogę się cicho. Życzę państwu miłego dnia i mniej tak przykrych doznań jak dzisiejsze pewne konferencje, jedna i druga, bo niczemu dobremu one na pewno nie służą. Wszystkiego najlepszego.